Kasper, do dobrej dyspozycji, którą prezentowałeś od kilku tygodni, dochodzą z wolna liczby. Tu brameczka, tu asysta. No na pewno, bardzo się z tego cieszę, też dużo na to pracowałem i tak naprawdę nic mi nie brakowało oprócz właśnie tych liczb. Jeśli patrzę na statystyki biegowe po każdym ze spotkań, to cały czas Kasprzak na topie. No tak, no i mam nadzieję, że tak będzie cały czas, no bo też jestem wybiegany, pomaga to drużynie, więc oby tak dalej. Rozumiem, że zdrowie w pełni dopisuje. Oczywiście, że tak i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. Z którego momentu, fragmentu spotkania z MKS-em Kluczbork jesteś dziś najbardziej usatysfakcjonowany? No ciężko mi teraz tak na gorąco powiedzieć, ale myślę, że cały mecz był po naszej myśli, graliśmy tak jak chcieliśmy. Kiedy trzeba było być w niskiej obronie, no to tak naprawdę byliśmy w tej niskiej obronie i chcieliśmy, mamy to, co chcieliśmy. Gratuluję 3 punktów. Dziękuję bardzo. Z lewej strony jest Mańka, teraz napędza tę akcję młody gracz rekordu, wejście do środka. Świderski, tutaj nie ma chwili oddechu, Świderski mimo to próbuje strzelać. W tym momencie pił brawo nie tylko dlatego, po prostu trzeba też doceniać nie tylko akcje bramkowe, ale też takie zagrania, które są niezwykle ważne. Tak jak to Kamiński przełamał ręce, ale jednak ta piłka nad poprzeczkę sparowana. Wyroba, no dobrze dzisiaj pracuje zawodnik z numerem 75. Jeden z graczy leży na murawie, chyba to jest to Kamiński, ale na razie w akcji rekord jest dośrodkowanie. Jest Świderski, to musi być gol i to jest gol. Jest 2-0 dla rekordu Bielsko-Biała. Daniel Świderski z kolejnym golem pokazuje dwa palce. No i już 6 goli w klasyfikacji strzelców tego napastnika. Rekord po 2 bramkach Daniela Świderskiego prowadzi, no można powiedzieć, zasłużenie z przebiegu tego meczu jak na razie. No i może za chwilę powiemy, bo właśnie Włodarczyk w pierwszej akcji, pierwszy strzał, od razu celny. Nasze obserwacje z pierwszej części, że zespół Kluczborka no, lubi grać w piłkę, lubi dominować, no i widzimy, że próbują właśnie do takiego rytmu wrócić. Teraz rusza z piłką Waluś, wbiega przed jednego z zawodników, tutaj sygnalizował zagranie ręką, ale będzie szansa dla Świderskiego, troszkę zbyt długo zwlekał z oddaniem tego strzału zawodnik liczący na hat-tricka w tej akcji. Płasko zagrana piłka, jeszcze tam szukają jej Kluczborżanie, uderzenie z dystansu i dostawił nogę jeden z graczy MKS-u. Będzie okazja na dośrodkowanie, jest strzał głową i z problemami teraz interweniował Krzysztof Żertka. Nowak. Piłka do środka, Płonka, uderzenie, kapitalnie to zrobił Michał Płonka i mamy 2-1 dla rekordu. Ależ uderzenie, ależ bramka byłego gracza Górnika Zabrze. Tomek, zacznijmy od końca. Komentarz do spotkania z MKS-em Kluczbork. Złośliwi mówią, że przy rzucie wolnym z ostatniej minuty spotkania już nie miałeś siły, aby oddać strzał. Kto tak powiedział? Nie. Są tacy. To zdecydowanie się mylą. To było ćwiczone cały tydzień tak naprawdę. Cały tydzień nie robiliśmy nic innego, tylko trenowaliśmy ten stały fragment i cieszymy się, że się udał. Gratulacje dla trenera Rudzkiego, bo to jego przygotowanie. A teraz całkiem serio o spotkaniu. Bardzo ciekawe, emocjonujące zawody, w których zaprezentowaliście się niczym wytrawny pięściarz. No tak, my chyba lubimy takie mecze, bo kiedyś był taki mecz z Gorzałkowicami, okrzyknięty klasykiem, dzisiaj z Kluczborkiem, gdzie pierwsza z trzecią drużyną grała i ja myślę, że wygrała drużyna lepsza, która była konkretniejsza i wiedziała, co chciała, jak chciała grać i jak przechytrzyć tego przeciwnika i szkoda straconej bramki, pięknej urody, ale zawsze szkoda. Tak to wyglądało przynajmniej z perspektywy trybun, że nie liczyło się dla was posiadanie piłki, niech się nią bawią rywale, a wy do bólu konkretnie, jak wspomniałeś. A nie zgodzę się z tym, ponieważ 2 pierwsze bramki szliśmy z ataku pozycyjnego i to jest bardzo trudne, a gdzieś tam ta kontra szwankowała w naszym wykonaniu. Natomiast w pierwszej połowie kontrolowaliśmy piłkę, wydaje mi się, i z ataku pozycyjnego stwarzaliśmy groźne sytuacje, chociażby ta kamyka, która mogła zamknąć, czy w drugiej połowie Świdra. Natomiast tak, czasami świadomie oddajemy piłkę i robimy to z pełną premedytacją. To na koniec jeszcze 2 zdania komentarza do dyspozycji strzeleckiej Daniela Świderskiego. Była, jest i niech będzie. Amen. Dziękuję.